Czym się zajmujesz na co dzień? Co robisz? Studiujesz? Studiuję na AWF-ie. A co dokładnie? Katowice. Fizjoterapię na drugim roku. Powiedz mi, co sądzisz o polskim systemie edukacji? Bo według nas matura to jest bzdura. Zgadzam się. Mhm. Gdyż matury też nie robiłem, bo matura to bzdura. Poziom nie jest zbytnio za duży, chociaż niektórzy mają problemy, ale matura dla mnie to jest kawałek papieru, który... Do niczego się nie przydaje. Do niczego się nie przyda. Kto i kiedy wypowiedział te słowa? Jest to mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości. Jakaś podpowiedź? Chodzi o krok wykonany na Księżycu. Pierwszy krok na Księżycu, pierwszego człowieka. Słaba jestem z historii? Neil? Newton? Czy wiesz, jak zmarł John Kennedy? O nim wspomnieliśmy. Tak, niedawno. Został zamordowany, został zastrzelony strzałem w głowę na paradzie. Tak jest, dobrze. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Ścieżką naturalną? Czy wiesz, czym był blok komunistyczny? Co nazywamy blokiem komunistycznym? Tak, blok komunistyczny to były państwa, które były zagarnięte przez Rosjan, dawny ZSRR. I to był właśnie blok komunistyczny, w którym znajdowała się właśnie Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś. Mhm. Blok komunistyczny. Mhm. To jakaś wyrobić ludzi, którzy walczą o swoje zasady, o swoją niepodległość, nie? Powiedz mi, czym był okrągły stół? Okrągły stół mi jako młodemu człowiekowi się kojarzy z porozumieniem, gdy Polska była... przekształcała się, że tak powiem, w demokrację. W którym roku miały miejsce obrady okrągłego stołu? Odpowiedź jakaś mała? No to było mniej więcej w tym roku, kiedy obalono w Polsce komunizm. Taka ważna data. 1986? 1987? 1988? 1989? Tak. Saddam Hussein był dyktatorem Iraku czy Afganistanu? Iraku. Dobrze. Hussein był dyktatorem Iraku czy Afganistanu? Afganistanu. Dalai Lama. Jaki to jest kraj? Tybet. Tybet, bardzo dobrze. Dalai Lama. Ja mam pytanie, skąd te nazwiska wyczytać? Kogo nie było na historii, na pewno. Muammar Kaddafi. To Libia. Libia, super. Muammar Kaddafi. To tak bardziej z Azji mi się, Azja albo Afryka, takie. Kraj na literę L. L? L. Li. Co ja chciałem powiedzieć, matura to bzdura, jak widzicie, ja nie mam matury, a jakąś wiedzę naprawdę trochę większą mam, więc zastanówcie się dwa razy, jeżeli będziecie chcieli robić maturę.